Jeżeli chociaż trochę lubisz McDonalda, to zostaw tutaj łapkę w górę, zobaczymy ilu was jest. A w komentarzu napisz swoją ulubioną kanapkę. Tutaj lista ostatnich subskrybentów tego kanału, a ta osoba wygrywa dzisiaj stówkę. Zasubskrybuj, bo co jakiś czas będziemy tak wybierać. Wpadajcie też na drugi kanał z Minecraftem, Giga Rogalik, a my lecimy do materiału. Dzisiaj będziemy robić najpopularniejszą kanapkę z McDonalda, ale taką jak z reklamy. Czyli taką, dokładnie właśnie taką. Teraz pojedziemy sobie do Maca i porównamy, jak wygląda ten z reklamy i ten, który no jest w Macu, tak? Dzisiaj podjedziemy sobie machinką Jacoba. Ale spokojnie, już za jakieś 2 tygodnie nasz nowy nabytek, także odpalamy furę i jedziemy. Dzień dobry, poproszę 2 Big Maki. Tak jest, Cola Zero. Zgadza się na ekranie? Zgadza się, dziękuję. Dzięki. Dobra, mamy tutaj 2 Big Maczki elegancko, zobaczcie. Jest Big Mac i on wygląda tak. A ten w reklamie wygląda tak, jest dużo większy, bo Big oznacza wielki, więc ma być wielki Mac. A Mac to w sumie nie wiem, od czego się wzięło. Ale dobra, jedziemy na zakupy i ogarniamy lepszą wersję tego czegoś. Zobaczymy, jak też ekipa oceni naszą wersję Big Maca. Chowamy i jedziemy zrobić Big Maca. Dobra, słuchajcie, szybkie zakupy. Bułki koniecznie z sezamem, tylko takie się akceptuje. Mięso koniecznie dobrej jakości. My akurat weźmiemy takie, bo jest na burgery po prostu, a za bardzo się nie znamy. Jakiś jakościowy ser, ja wezmę akurat cheddar red, a na drugą bułkę będzie po prostu cheddar white, bo w Big Macu, nie wiem czy wiecie, ale są 2 rodzaje sera. Co dzisiaj po prostu postaramy się odwzorować. Sałata, żeby pokroić ją ładnie w paseczki. Ogórki kiszone, my akurat weźmiemy startą wersję, bo przyda nam się do sosu i do samego burgera, a na sos mamy zarąbistą tajną recepturę. Pierwszy składnik tajnego sosu to musztarda. Musicie wybrać jak najbardziej żółtą, żeby ten sosik wyszedł wam jak najbardziej kolorowy. Drugi składnik to ketchup. My oczywiście jesteśmy na diecie, 60% mniej kalorii. Jak lubicie, zależy, pikantny albo łagodny. I ostatni składnik sosu, majonez. Sos zrobimy sami, gwarantuję wam, że będzie przepyszny. Próbujcie sami. Dobra, mamy tutaj Big Maczka z Maca, który wygląda średnio. Postaramy się zrobić takiego jak z reklamy. I dużo lepszego. Trzeba oczywiście zacząć od mięsa. Rozcinamy. Patryk w kuchni. Czasem się boję. Nie, żart. Zawsze dobrze. Tak myślałem. Pamiętaj, że Big Mac musi być Big. Mac. Tak właśnie musi to brzmiać. Big Mac. I mięso oczywiście wrzucamy do naszej miseczki. Będę twoją asystentką. Nie, patrz. Przyprawa do wołowiny. Wrzucamy do mięska trochę przyprawy do wołowiny. Nie ma problemu, nic się nie stało. Nie zwracajcie uwagi. No i oczywiście mięsko odpowiednio jeszcze ugniatamy. A ja w tym czasie pokroję sałatę i cebulkę, tak? Sałatę i cebulkę potrzebujesz. Tak, sałata, cebulka, ogórki mamy pokrojone. Mi się wydaje, że to idealne jest Big Macowe. Dajcie znać w komentarzu, czy tak wyglądają liście w Big Macu. Warzywka już są pokrojone. Elegancko lepimy sobie kuleczki z mięsa, bo to będzie nasza najważniejsza rzecz w dzisiejszym odcinku, to mięso. Mięsa będą 2. Dobra, i drugą kuleczkę mamy gotową. Elegancko, mięsko nam się nie będzie przyklejać, bo jest trochę tłuste. Trik mojej mamy, troszkę oleju na właśnie tutaj elegancko placik. No i układamy sobie kotleta. Dzięki temu olejowi kotlet nie będzie nam się przyklejał, ale postaramy się zrobić go równo i cienko. Mamy packę i tego cienkiego kotlecika podważamy. Big Macowo cienki. Okej, i zaczynamy smażyć. Tak samo trzeba zrobić z drugim kotletem. W międzyczasie, jak mięsko się smaży, zrobimy tajną recepturę sosu z mojego przepisu. Nie no, żartuję, ściągnąłem go od tego gościa tutaj. Tajną recepturę sosu do Big Maca. No i co? Można zacząć. Mięsko oczywiście sobie troszeczkę przykrywamy. Niech sobie dochodzi elegancko. I robimy sosik. Musztarda, 1,5 łyżeczki stołowej. Ketchup, też około 1,5 łyżeczki stołowej. Majonez, jego też dodajemy łyżeczkę stołową. No i oczywiście wszystko razem mieszamy. Ale przy okazji jeszcze dodajemy świeżo krojonej cebulki, bo jest to naprawdę świetny pomysł przy tym sosie. Sami zobaczycie, jak on wygląda. Dodajemy i również mieszamy właśnie teraz z cebulką. Dodajemy jeszcze troszeczkę tartych ogórków kiszonych. Już prawie mięsko dochodzi. O kurde, wyszedł naprawdę mały kotlet, jak na to, co robiliśmy. I mamy tak naprawdę sosik do Big Maca gotowy. On będzie, spróbujmy go. Wyszedł idealny sos do Big Maca. Smakuje tak samo, Klaudia, spróbuj. Dobry, dobry, trochę dużo keczupu, ale to da się jeszcze pewnie jakoś... Dobra, podnosimy już nasze mięsko. Wow, 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 panie, 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 ogarnij się. Oczywiście na ręcznik papierowy, żeby nam się z tłuszczu odsączyło.
No i tak przygotowaną wołowinę sobie odstawiamy kawałek. Tak, zdradzę Wam tajemnicę najlepszej bułki do Big Maca. Bułkę do Big Maca elegancką będziemy smażyć na masełku. I zobaczcie, jaka piękna, podsmażona na masełku bułeczka na tym wychodzi. Tak samo robimy z pozostałymi dwiema częściami. Na masełku elegancko rozsmarowujemy to, żeby nam się podpiekła. Drugą część mamy gotową elegancko. No i ostatnią część bułeczki mamy gotową. Teraz pozostało nam tylko elegancko ułożyć burgera. I wyłączyć palnik. Dokładnie. No i możemy zaczynać budować naszego burgera. Według reklamy najpierw leci sos. Według reklamy jest sos. Nakładamy tego sosiku troszeczkę. Tak, żeby wystawała, wiecie. Tak jest. W takim razie później idzie mięsko. Nie! Tak. No cheddar. Kurde, cheddar. Faktycznie cheddar. Dawaj mu cheddara. Na dole damy żółty, a na górze czerwony, bo ulepszymy trochę, żeby ładnie było. Ładnie w reklamie Patryk, jest. Patryk, jak spalisz chatę, ja pójdę stąd. Baw się dobrze, co? I teraz elegancko podpiekamy nasz serek, żeby się delikatnie stopił. Tak jak jest w reklamie Maca oczywiście. Tutaj elegancko, zobaczcie, serek nam się zeszklił. Jest pięknie. Możemy na razie wyłączyć. Pięknie, wow. O matko. No i leci pierwsze mięsko, tak? Cebulkę kładziemy elegancko. Dobra, teraz była z dwóch stron podsmażona, okej. Okay. Teraz idzie taka sama sos. Kolejność po prostu. Sosik, sałata, tym razem ja ułożę, pozwolisz Klaudia. Tak, ewidentnie czerwony cheddar dla wyglądu. Tak, podgrzewamy drugą warstwę serka. Dajmy mu do pieca. O, dobra, może nie tak. Przesada trochę. Może nie tak. No ale dobra, podpieczmy delikatnie ten serek. Dobra, i uwaga, ostatnie mięsko na górę. I to chyba by było na tyle. I uwaga, koronujemy naszego króla burgerów. Czyli Big Mac. To było ustawione jak coś. Uważam, że Big Maca z McDonalda zabiliśmy samym wyglądem, a podejrzewam, że smakiem pewnie też, bo mamy naprawdę ciekawe i świeżutkie składniki i zobaczymy, jak ekipa oceni, który burger jest lepszy, McDonald czy nasz. Gotowy? Gotowy. Przed tobą stoi, jak myślisz, który jest smaka? Smaka? Ten troszkę taki smaczka, nie? No tak wygląda jak smaczka, no. Przecież ten kapeć fajny. Dobra, nie muszę go jeść, nie? Bo on jest zimny, on nie wygląda dobrze. Chyba wiesz, jak smakuje normalny Big Mac. Wiem. No teraz musisz spróbować naszego Big Maca. Wiesz co w ogóle jest najlepsze? Ja najbardziej lubię Big Maca z Maca. Ewentualnie to takie coś, co ty jesz. Mac Royal, to jeszcze jest Mac Royal, no. Jedne, dwie rzeczy. No zobaczmy, Patryk. Próbujemy. A kto robi? Ty się Klaudia. Razem robiliśmy. To jest wspólny przepis z internetu. Dobry będzie. No, okay. Będzie dobry, mam nadzieję, zobaczmy. Próbuję. Jezu, ile mięsa. W Macu tak nie ma, że jest tyle mięsa. Zajebiście. A robiliście sos jak w Big Macu? Robiliśmy sos własnoręcznie tym razem. Nie sos hamburgerowy po prostu. No, trochę się dobrze pachnie i trochę nawet przypomina. To kurde, jestem zaskoczony. Z tajnej receptury McDonalda to jest sos. Uwaga. No zawsze tak... Kurde, stary, bardziej stara. Na pewno jest inna Krystian niż Jakub, muszę jeść, czy nie? Bo wypadałoby. Ja nie wziąłem cały obiad, jestem przepełny, ale zjadłbym. Jest serio? Kurde, ja lubię ogólnie jeść. Dużo lubię jeść. Jest serio Czyli lepszy ten niż smak, 1-0 dla nas, mam rozumieć. Tak, to na pewno i dużo lepsze teraz niż te 1-2. Naprawdę, jakby to jest level up, połączone siły, super, tak trzymajcie, bardzo mi się podoba. I no ja spierdzielam sobie zjeść, nie? To i tamto. Powodzę go dalej. Dzięki, na razie. Zrobiliśmy z Patrykiem Big Maca. Jakbyś mogła go spróbować. Oczywiście zgadnij najpierw, który jest z Maca, który jest nasz. Ciekawe, ciekawe. No, teraz nawet ogórka zahaczyłam. A czy w tym Big Macu jest tak samo mało ogórka jak w... Nie, bo w tym makowym było 3, a mamy 5 aż. Dobre, Patryk! Dobrze poszło. Znaczy, jest dobre, ale czy lepszy niż Big Mac? Jakbyś miała do wyboru jeść zawsze tamtego, a zawsze tego, to zjadłabyś tego, bo tak. Jest bardzo dobrze przyprawiony i ja się nie spodziewałam tego, ale to mięso jest takie mięciutkie jak w McDonaldzie. Czy nawet bardziej mięciutkie niż w McDonaldzie, a ja nie lubię takiego domowego burgera robić i jeść, bo zawsze mi albo twardy, albo taki śmierdzący, mi strasznie śmierdzący. Dobra, to dziękujemy Ci ślicznie za opinię, a teraz lecimy do... Panie Krystianie, jest tu król kanapek McDonalda i król kanapek Rogalika i Klaudii. Dlaczego jest taki mały? No, 4 osoby próbowały, jedna sztuka była, niestety. Szkoda, że nie byłem pierwszy. Spróbuj. Pachnie ładnie. Musisz ocenić, czy lepszy jest Big Mac z Maca, czy nasz. Wybacz, że jest chłodny, ale czekał. Ciebie chociaż widać cebulę. Na Big Macu widać cebulę jakąś? Widać, tak. No jest, ale bardzo drobno pokrojono, czy jest grubiej. Ale na reklamie Big Maca widać. Powiem tak, albo mi się Big Maci przyjadły, albo twój jest lepszy.
Czyli co, dzisiaj będzie 3-0 chyba. Stary, po pierwsze, mięso jest pikantniejsze. Jest pikantniejsze. Jest, jest. Cebulę lepiej czuć. Ja generalnie jestem fanem cebuli, lubię cebulę. Gdyby był cieplejszy, faktem. No na ale pewno. Ale sosik to jest spoko, kurde. Sosik robiliśmy sami według receptury. I powiem tak, McDonald's. Będę teraz głodny, bo co to jest? 3 gryzy mi dać? I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę tam na dole, no i suba z dzwonem. Wpadajcie do Klaudii na Instagramie całej ekipy. A my się już dzisiaj z wami żegnamy. Także do zobaczenia, trzymajcie się i nara!